Minęła godzina 17.15. Witam Państwa. Zaczynamy program Wolne Głosy. Marcin Bąk do Państwa dyspozycji. Witam także naszych gości. Są nimi dzisiaj pani Julia Zimmermann, przedstawicielka Lewicy. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Państwu. I Jakub Zgierski, autor portalu fanpage'a, w zasadzie Młot na marksizm. Witam również. Dzień dobry Państwu. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wyborach. No to oczywiste, nie minął jeszcze tydzień od wyborów prezydenckich. Ten niepokój, to rozgorączkowanie polityczne wciąż trwa, chociaż mam wrażenie, że na szczęście nieco się zmniejsza, bo nie możemy cały żyć na tym wysokim stopniu rozedrgania emocjonalnego. Ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się tym wyborom nie na zasadzie, kto wygrał, kto przegrał, jakie osoby, ale pewnego starcia wizji świata. Mówiło się jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, że Rafał Trzaskowski jest reprezentantem pewnej wizji lewicowo-liberalnej, która no, kompletnie różna jest od tej wizji i Polski, i świata, jaką reprezentował Andrzej Duda. Moje pytanie do pani Julii na początek. Czy pani się z taką oceną zgadza jako przedstawicielka Lewicy? No coś musi być na rzeczy, biorąc pod uwagę, że znaczna część sympatyków Lewicy, wyborców Lewicy już w pierwszej turze, bo na to wskazują przepływy, poparła właśnie Rafała Trzaskowskiego. Co pani na to? Na pewno jest tak, że Rafał Trzaskowski był w stanie do siebie przekonać część wyborców Lewicy, których nie przekonałby do siebie na przykład Grzegorz Schetyna. Natomiast no, nie da się jego wizji określić jako lewicowej. Część wyborców Lewicy w tych wyborach bez wątpienia głosowała nie za kimś, a przeciwko komuś, a dokładnie przeciwko Andrzejowi Dudzie. I to stąd się brały te głosy. Natomiast nie wynikało to z jakiejś przedstawionej przez niego faktycznie lewicowej wizji tego, jaka Polska by miała być po zajęciu przez niego urzędu prezydenta. Ani w wymiarze ekonomicznym, ani w wymiarze takim społecznym, pomocy społeczeństwu, ani też w wymiarze praw człowieka. Rafał Trzaskowski nie był w stanie się określić w żaden wyraziście lewicowy sposób, mimo że takie oczekiwanie wobec niego się momentami pojawiało. No jeżeli wobec kogoś wykonywał ukłony, to wykonywał je wobec wyborców i wyborczyń Konfederacji. Natomiast... Pani Julio, ale w takim razie spróbujmy ustalić, gdzie są te punkty, no nie tyle może programu, ale pewnej wizji społecznej Rafała Trzaskowskiego, które wyraźnie kłócą się z postulatami lewicowymi. Gdzie by pani powiedziała, że na pewno Rafał Trzaskowski nie mówił, nie działał w sposób lewicowy? No, przede wszystkim Rafał Trzaskowski się bardzo migał i w kwestii praw kobiet, i w kwestii różnych praw mniejszości, ale też ten program, który Rafał Trzaskowski proponował, nie szedł w stronę zapewnienia Polkom i Polakom takich rozwiązań ze sfery polityki społecznej, które by pozwoliły na poprawienie jakości życia. Znaczy program Platformy to jest przede wszystkim program wspierania przedsiębiorczości, co oczywiście bywa potrzebne w kraju, ale jednocześnie jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, no to mówimy tutaj o indywidualnym rozwoju konkretnych firm, natomiast brakuje tutaj takiego myślenia, no chociażby o tym, o czym my jako Razem mówimy od lat, że w momencie, w którym człowiek nie ma dobrej siatki bezpieczeństwa w postaci chociażby ubezpieczenia od bezrobocia, to trudniej podejmie takie ryzyko jak założenie własnej firmy.
będzie się obawiał, że jeżeli mu nie wyjdzie i splajtuje, to po prostu zostanie z niczym, zostanie bankrutem. Więc ten program Rafała Trzaskowskiego nie tyle nie jest lewicowy w tym, co mówi, co bardziej w różnych przemilczeniach i pominięciach. Jakub Zgierski, no słyszeliśmy tutaj, że pani Julia Zimmermann z Lewicy nie utożsamia Rafała Trzaskowskiego, jego poglądów, ludzi, którzy za nim stoją, z programem lewicowym, z jakąś lewicową wizją świata. A jak to wygląda z perspektywy młotu na marksizm? Znaczy, mogę powiedzieć w ten sposób, że z perspektywy skrajnej lewicy, taka zwykła lewica, czy może takie środowiska lewicowo-liberalne, już się bardziej kojarzą z centrum albo z prawicą. No to jest kwestia perspektywy, z jakiej pozycji my startujemy. Natomiast wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski jako kandydat i ogólnie jako ważna osoba w Platformie Obywatelskiej, czy szerzej w Koalicji Obywatelskiej, tworzy już taką, można powiedzieć takie lewe, dosyć już skrajne skrzydło w tej całej formacji i jest pewnym, można powiedzieć, uzewnętrznieniem tego procesu, jaki przeszła Platforma Obywatelska, czyli idąc z takich pozycji, można powiedzieć, liberalnych, tak jak zaczynała, no kończy jako taka formacja już mocno lewicująca. Chociażby takie kwestie, można kilka rzeczy wymienić, czyli Rafał Trzaskowski popierał jako prezydent Warszawy, jako kandydat ogólnie różne postulaty ruchu LGBT. Ponadto przecież Partia Zielonych udzieliła mu poparcia, generalnie tego typu takie kwestie ekologiczne. No i ponadto też dosyć głośna sprawa, czyli finansowanie różnych takich organizacji antykapitalistycznych czy anarchistycznych, antyfaszystowskich w Warszawie, więc jest dosyć tego jest. I wydaje mi się, że obiektywnie można powiedzieć, że jest to raczej kandydat lewicowy, a przynajmniej lewicujący dosyć mocno. I cóż, nie będzie tutaj raczej przekłamań. Jak w takim razie skomentować tą sytuację, dalej pytam jeszcze Jakuba Zgierskiego, tą sytuację z podziałem elektoratu Konfederacji, która oceniana jest na ogół jako partia prawicowa, czy też raczej konglomerat różnych środowisk prawicowych. Elektorat pana Bosaka podzielił się prawie porówno. Ponad połowa głosów na Andrzeja Dudę, prawie połowa na Rafała Trzaskowskiego. I to do dzisiaj komentatorzy nie do końca potrafią to wyjaśnić. Dlaczego tak się stało, że te głosy tak mniej więcej równo się podzieliły? Jak by pan to tłumaczył? Pisałem też na ten temat felietonem, więc mam pewną odpowiedź i też nie będzie ona satysfakcjonująca dla tej właśnie liberalnej części Konfederacji, ponieważ moim zdaniem ta połowa wyborców no, raczej nie głosowała z przyczyn ideowych, może tylko jakoś minimalnie, ale w większości był to taki antysystemowy głos sprzeciwu, tak przemyślany, żeby nie wiem, w ten sposób wybierając kandydata drugiej opcji, czyli opozycji, żeby ogólnie rozbić obecny system, żeby zaszkodzić władzy, czyli zaszkodzić PiS-owi, czyli była to taka próba po prostu, jeżeli nam się system nie podoba, jest jakiś wadliwy, no to nie będziemy go jakoś próbowali dłużej, w dłuższej perspektywie od środka naprawiać, tylko po prostu rozwalmy go całkiem. Spróbujmy tutaj zaognić podziały, czyli dać prezydenta, który będzie blokował poczynania Sejmu i Senatu chociażby, czyli dosyć takie podejście krytyczne, tak? Podejście antysystemowe. No i ja się z nim nie zgadzam i raczej jestem w tej drugiej połowie, która, jakby to powiedzieć, głosowała za obecnym prezydentem, aczkolwiek nie robiła tego z satysfakcją czy z jakimś takim ogromnym przekonaniem, tylko raczej to było takie wyjście pragmatyczne, obliczone na to, żeby kolejne kilka lat było w miarę spokojne, może w tym sensie, żeby nie było gorzej niż jest, prawda? A w przypadku wyboru prezydenta, który chociaż ma małe kompetencje, to jednak swoją osobą, jednak, jakby to powiedzieć, zwiększa jakoś te nastroje społeczne, ma jakąś siłę oddziaływania, no i to byłby taki krok na ścieżce właśnie, żeby kolejne środowiska lewicowe w Polsce zyskały elektorat, tak? W perspektywie kilku lat, za 3 lata parlamentarne, za 5 kolejne prezydenckie. A w tym momencie można powiedzieć, że jest to takie zablokowanie tego trendu, a przynajmniej próba przyblokowania tego trendu. Pani Julio, wracając znów do lewicowości, postulatów lewicowych, czy pseudolewicowych niektórych kandydatów,
15%, około 15%, o ile dobrze pamiętam, ludzi, którzy zagłosowali w pierwszej turze na Roberta Biedronia, oddało swoje głosy na Andrzeja Dudę w drugiej turze. Tłumaczy się to na ogół tym, że ich głównym motywem w głosowaniu były owe kwestie socjalne, o których pani zresztą już wspominała. Uznali oni, widać, że obecny prezydent i obóz rządzący, który z prezydentem się utożsamia, będą lepszymi gwarantami dla tych kwestii socjalnych niż strona stojąca za Rafałem Trzaskowskim. Czy to nie jest tak, że kwestie socjalne zostały zagospodarowane przez Prawo i Sprawiedliwość i lewica w tym akurat obszarze nie za bardzo jest w stanie przebić ofertę obozu rządzącego? Ja myślę, że my spokojnie tę ofertę będziemy w stanie przebić, czy to ofertą budowy tanich mieszkań na wynajem, co PiS zupełnie zawalił, czy chociażby właśnie takimi propozycjami jak ubezpieczenie od bezrobocia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że PiS jako pierwsza partia po 1989 roku faktycznie zajął się na serio polityką społeczną, zajął się na serio rozwiązywaniem problemów biedy przypisanych do pewnych grup społecznych, przypisanych do pewnych grup społecznych przez całe lata. I tych zasług im tutaj nie można odmówić. No przede wszystkim 500+ jako świadczenie powszechne. No, to jest coś, czego w polskiej polityce społecznej wcześniej nie było. Coś, o czym mówiono, że się nie da. PiS pokazał, że się nie da, że się da. I tutaj bez wątpienia dla części wyborców lewicy ta właśnie strona socjalna działań PiS-u jest bardzo istotna. No a jednocześnie, jeżeli chodzi o platformę, to mimo ich publicznych zapewnień, że nie będą likwidować tych różnych form wsparcia, no powiedzmy sobie szczerze, że mało kto to wierzy. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tego, co tam wcześniej padło o tym, jakoby poparcie chociażby ze strony Partii Zielonych było wyrazem jakiejś lewicowości Rafała Trzaskowskiego. Już zostawiając na boku fakt, że Zieloni jako członkowie Koalicji Obywatelskiej w dosyć przewidywalny sposób go poparli, to po pierwsze ekologia sama w sobie nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, ale po drugie akurat Polska Partia Zielonych nigdy nie była partią wyraziście lewicową, zresztą częściowo stąd się wzięło Razem, współzakładane również przez część rozczarowanych Partią Zielonej osób. No właśnie, jak to jest z tą lewicowością bądź brakiem lewicowości po stronie ekologów? Jakub Zgierski. Znaczy, trzeba powiedzieć o tym, skąd się w ogóle Zieloni wzięli, bo ta nazwa kojarzy się z tym ekologizmem i oczywiście ekologizm nie musi być prawicowy lub lewicowy, tylko trzeba powiedzieć, kim są Zieloni jako generalnie jako formacja, tak? No oni się narodzili w latach 70. głównie w Niemczech. Pierwsza partia Zielonych była w Niemczech. Ona powstała z Nowej Lewicy, a Nowa Lewica z lat 60., no to cytując Marcusego, to są ugrupowania na lewo od tradycyjnych partii komunistycznych, czyli na lewo od komunizmu zwykłego, czyli trockizm, maoizm i tak dalej, tego typu ruchy. Potem oczywiście w latach 70., kiedy poszli w mainstream, czyli poszli w politykę, powstała Partia Zielonych, no to ona bardzo ładnie brzmi, jest zielony, nie jest czerwony. Ale to oczywiście jest skrajna lewica komunizująca, tak? I tutaj z panią się zgodzić nie mogę. Wiem, że ładnie by to było jakoś przedstawić tak łagodnie, ale nie oszukujmy się, tak? Ta Polska Partia Zielonych należy do tej międzynarodowej, takiej europejskiej Partii Zielonych, a przecież tam należą różne partie z całej Europy. Jednym z wiceprzewodniczących był Reinhard Butikofer, już nie jest, ale on w latach 60. czy tam 70. był członkiem maoistowskiej partii, takiej grupy terrorystycznej, więc korzenie są dosyć jednoznaczne, tak? Tutaj nawet trudno to jakoś próbować zakłamywać. A w kwestiach ideologicznych, no bo mówimy tutaj o osobach. Wiadomo, że osoby mogą należeć do różnych partii, mogą zmieniać poglądy polityczne,
ale czy dałoby się znaleźć takie ewidentnie lewicowe punkty ideologii owych partii zielonych i naszej polskiej partii zielonych? Znaczy generalnie polscy zieloni należą do tej całej formacji europejskiej, zrzeszającej różne partie zielone. To wszystkie mają taki program, można powiedzieć, zielonego socjalizmu, prawda? W zależności od kraju te postulaty mogą być mniej lub bardziej nasilone. W Polsce wygląda to trochę łagodniej, ponieważ, cytując klasykę, no taki mamy klimat, można powiedzieć, jeszcze światopoglądowy. Ale generalnie jest to taki zielony socjalizm, tak? No, przemieszane różne wpływy marksizmu czy takiego ekologizmu, często podszytego ideologią. Pani Julio, jak Lewica i jak Partia Razem będzie się odnajdywała w nowej rzeczywistości, nowej starej rzeczywistości politycznej w Polsce w roku 2020, już po wyborach politycznych? W którym kierunku zamierzacie swoje działania polityczne prowadzić? My na pewno będziemy bardzo patrzeć na to, co się dzieje na rynku pracy, proponować pewnie też zmiany w kodeksie pracy, bardziej dostosowujące go do, no w ogóle do XXI wieku, ale też do tej sytuacji, w której się znajdujemy ze względu na pandemię. Będziemy też na pewno pracować nad poprawą finansowania ochrony zdrowia, która w tej chwili znowu w związku z sytuacją pandemiczną doskonale widać, jak bardzo jest nam potrzebna i jak bardzo jest nam potrzebna właśnie ochrona zdrowia powszechna, finansowana przez państwo i dobrze wyposażona. No niestety ciągle tutaj mamy z tym problemy. Pani Julia mówi tutaj o takich kwestiach rzeczywiście lewicowych w rozumieniu takim, jak rozumiała to Lewica lat temu, 60-70, to tu spokojnie pod tym, co pani mówi, Polska Partia Socjalistyczna Zadaszyńskiego by się podpisała, ale czy Jakub Zgierski potwierdza, że rzeczywiście Lewica Polska, jego zdaniem, takie będzie miała głównie obszary działania, prawa pracowników, ochrona socjalna, czy jednak ta ofensywa obyczajowa, o której sporo można w Młocie na marksizm przeczytać, czeka nas w najbliższych miesiącach i latach? Znaczy tutaj dosyć istotna kwestia była poruszona, czyli to, że Prawo i Sprawiedliwość jako partia, można powiedzieć, chadecka, powiedzmy, ale idąca w takim socjalistycznym kierunku, dosyć skutecznie zagospodarowała ten elektorat, można powiedzieć, tutaj nie chcę w pejoratywnym sensie, ale dla uogólnienia, chodzi o takich prostszych, powiedzmy, niewykształconych czy mających różne problemy finansowe ludzi, powiedzmy, ze wsi czy mniejszych miast. No to jakoś ten program, chociażby 500+ i inne te rozwiązania gospodarcze, jakoś przyciągnęły ten elektorat, który kojarzy się tradycyjnie właśnie z takimi masami, które powinny popierać lewicę, to taką lewicową lewicę, prawda? A jednak Prawo i Sprawiedliwość te grupy, brzydko mówiąc, zagospodarowało. I to na pewno jest problem z perspektywy właśnie tych partii typu Lewica Razem i tak dalej, tego całego konglomeratu. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie kulturowe, no to kwestie kulturowe będą się pojawiały w coraz większym natężeniu, bo widać, jaki to jest trend, tak, na całym świecie, a głównie w Europie Zachodniej i w USA. Jesteśmy jeszcze kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, z tyłu, jeżeli chodzi o natężenie tych nowinek, ale trwa u nas taki przyspieszony proces dokształcania, można powiedzieć w cudzysłowie. I coraz więcej tych tematów z zakresu feminizmu, LGBT czy gender, czy też właśnie ekologizmu, można powiedzieć, ale w tym takim ideologicznym sensie, będzie tutaj do debaty publicznej przemycane, to zdecydowanie. No, jeżeli chodzi, gdybym mogła się szybko odnieść, tak? To jeżeli chodzi o wrzucanie tematów z dziedziny kulturowej, to polska prawica też się doskonale uczy. Ostatnio mieliśmy przykład tej niezwykle zabawnej petycji w sprawie karania za przebieranie się na Halloween. No, to też jest zżynane z zachodniej, skrajnej takiej chrześcijańskiej prawicy, która próbuje wprowadzić rządy de facto teokratyczne. Pani Julio, na moment pani przerwę, bo minęło już 24 godziny, odkąd ten fake
ujrzał światło dzienne i dobrze by było, żeby pani tego fejku nie powielała. To nie polska prawica złożyła tą petycję, podkreślam petycję, tylko jakiś anonimowy człowiek i zgodnie z obowiązującym prawem ta petycja musi trafić pod obrady Sejmu. To nie polska prawica jest autorem tego pomysłu, więc dobrze by było, żebyśmy w mediach nie powielali takich właśnie nieprawdziwych informacji. Proszę państwa, bardzo dziękuję za wypowiedzi dla telewizji Republika. Naszymi gośćmi byli pani Julia Zimmermann z Lewicy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję państwu. I Jakub Zgierski, autor Młota na marksizm. Także kłaniam się. Państwu dziękuję za wolne głosy, ale za jakiś czas widzimy się w poradniku, jak nie dać się epidemii.